dobry. Piątek, 27 lipca, 6:42 czasu środkowoeuropejskiego. To są komentarze giełdowe Bossa FX. Serdecznie zapraszam do wysłuchania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Zobaczmy, jak przedstawia się sytuacja na futures S&P 500 w układzie H1. Kurs znajduje się w rejonie 1357 punktów, poniżej bardzo krótkoterminowego oporu 1358 punktów, ale dodajmy, że opór ten wynika także z wyższych interwałów czasowych. Lokalny trigger level to 1346 punktów i tylko i wyłącznie, jeśli byśmy zestawili taką strategię o bardzo takim stabilnym, umiarkowanym ryzyku, to zajmowanie pozycji długich w takim układzie mogłoby mieć miejsce w rejonie 1346-1344. To jest właśnie trigger level, czyli taki pierwszy punkt spustowy, który pozwala na uzyskanie umiarkowanych parametrów ryzyka w stosunku do oczekiwanego przyszłego zysku. Zobaczmy, że średnie potencjalne z 265 okresów unoszą się, natomiast sygnał sprzedaży cały czas jest jeszcze zachowany, więc najbliższe kilkanaście godzin będzie decydujące o dalszym ruchu na instrumencie pochodnym na szeroki indeks S&P 500. Z tego też względu, że albo średnie szybsze przetną EMA 200 do góry, a kurs znajdzie mniej więcej wsparcie, może na nieco wyższym poziomie niż 1346 punktów, albo nieco niższym, natomiast znajdzie to wsparcie, jeśli te średnie się przetną, czyli jeśli będą takie zmiany statystyczne, które pozwolą na niewystudzenie tej dynamiki dodatniej, to zobaczymy kolejny, już prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, impuls wzrostowy. Natomiast jeśli podaż wykorzysta krótkoterminowy opór 1358, bardzo dynamicznie i szybko zaatakuje, zostanie przełamane 1346, to prawdopodobnie średnie ekspotencjalne z okresów 200 do 65 godzin zostaną przekształcone w dynamiki spadkowe, czyli zostaną to obciążone tą ujemną dynamiką kursu i wówczas zobaczymy ruch mierzony w stronę 1327-1326. Jeśli te poziomy zostaną przełamane, to ponownie na rynek globalny rynek akcji powrócą spadki. Zerknijmy teraz na instrument pochodny dla indeksu Dow Jonesa. Sytuacja wręcz analogiczna, tylko poziomy kursów mają nieco inne wartości. Opór 12,859, trigger level 12,714 i bardzo ważne wsparcie 12,591. W tym przypadku sygnał kupna już ma miejsce. Średnie eksponencjalne przecinają EMA 200, czyli kurs, jeśli będzie zniżkował w ich stronę, powinien być mniej więcej stabilizowany ponad 12714. Jeśli ta bariera zostanie przełamana, powinniśmy zaobserwować właśnie ruch mierzony na wsparcie 12589. Z kolei dla frankfurckich futures na DAX-a mamy opór 6578. Także nieco wyżej, to trzeba zaznaczyć, jest opór 6641 wynikający z luki spadkowej. Najbliższy trigger level to 6455 punktów. Średnie ekspotencjalne mają układ mieszany, to znaczy EMA 65 przecina EMA 200 w górę, natomiast EMA 100 nie przecina EMA 200 w górę na ten moment, więc opór jest bardziej ważny od tej lokalnej akcji popytowej, jaka miała wczoraj miejsce. Zerknijmy na EW20 przed otwarciem. Kurs zakończył wczoraj sesję na poziomie 205. Układ średnich jest spadkowy. Opór 2129 punktów jest bardzo ważny, ale także jest ważne górne ograniczenie luki 247, nawet 2150-158. Więc jeśli popyt zaatakuje, podaż ponownie będzie próbowała także zaatakować i przejąć lokalnie siłę. W tym przypadku trigger level to 2100, ale także i ważny dołek 2090, 2089 na WIG-u 20. Więc układ sił na EW20 jest mniej optymistyczny niż na poprzednich zachodnich instrumentach pochodnych. I tym akcentem serdecznie pozdrawiam. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.